Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito, Jubilacie, Wielce Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, w stopniu Episkopatu, Prezbiteratu i Diakonatu, ukochani bracia i siostry, uczestnicy powszechnego kapłaństwa na mocy chrztu i bierzmowania. Duch Święty nas tu zgromadził w jedno, byśmy oddali Bogu wszelką cześć i chwałę przez Najświętszą Eucharystię. Najświętsza Eucharystia, jak mówi Sobór Watykański II, jest szczytem i źródłem życia Kościoła. Warto tu przywołać przykład z bardzo dawnych czasów, mianowicie kiedy za cesarza Dioklecjana wybuchło prześladowanie, jest rok 304, w Abitenę, to dzisiejsza Tunezja. 16-letni chłopiec został postawiony przed sądem, przed namiestnikiem, a ten zadał mu pytanie: dlaczego uczestniczyłeś w obrzędzie, który jest zakazany przez cesarza? Na to odpowiedział chłopiec: czyż nie wiesz, że chrześcijanie czynią mszę, a msza czyni chrześcijan? Chyba jest to najpiękniejsza definicja mszy świętej. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Pierwsze pożywajcie, to czyńcie na moją pamiątkę. Wtedy narodziło się kapłaństwo, a w dzień zmartwychwstania doszedł jeszcze jeden sakrament. Tchnął na zgromadzonych już cudownie zmartwychwstały Chrystus, który przedostał się do wieczernika i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane. Piękne przed chwilą padły słowa o kapłaństwie, które jest największym skarbem nie tylko dla tego, który jest jego nosicielem, ale dla całego Kościoła. Chciałbym, drodzy bracia i siostry, w jakimś logicznym układzie poprowadzić to rozważanie. Dlatego wybrałem trzy takie elementy. Pierwsze, tu i teraz. Drugie, klucz Abrahama. A trzecie, idea wiodąca. Psalmista mówi: wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. Nie mamy prawa wnikać w najgłębsze motywacje, które skłoniły młodego chłopca, maturzystę, by zdecydowanie wybrał kapłaństwo. Ale powinniśmy zauważyć okoliczności, które były współtworzące powołanie. Sakrament kapłaństwa, jeśli wolno tak powiedzieć, rozkłada się na następujące elementy: powołanie, namaszczenie, posłanie i trwanie. Wytrwajcie w miłości mojej, mówi Jezus. Powołanie. Tu i teraz. Te dwie kategorie niech nam dopomogą.
do pewnych spostrzeżeń. Tu, no to jest miejsce, to jest rodzina, która jest, jak często się mówi, pierwszym seminarium duchownym. Tu, to środowisko wiary, kościoła parafialnego, wspólnot, to tu było na wielkopolskiej ziemi w Poznaniu, o którym święty Jan Paweł II, gdy nawiedzał nasze miasto, powiedział: tu się wszystko zaczęło. Na portalu Katedry Poznańskiej widnieje napis: Prima sedes episcoporum Polonie. Pierwsze biskupstwo w Polsce. Tu zrealizowała się Izajaszowa przepowiednia. Naród, który pogrążony był w ciemnościach, ujrzał światło wielkie. Nad krainami mroku zabłysło słońce. Tym słońcem to Jezus zmartwychwstały, który przyszedł do polskiej ziemi. To jest to tu, które niosła potem przez wieki tradycja i tworzyła swoisty etos. A teraz ściśle określony czas, kiedy nasz jubilat podejmował decyzję w ciszy swego serca, a tego wymierzyć nie można żadnym pomiarem, to teraz było bardzo bolesne. To był ustrój komunistyczny, który zniewalał człowieka, a Kościół ograniczył do maksymalnej niewoli w swoim działaniu. To teraz to był zalew ateizmu, który promował siebie jako postępowy pogląd na świat. Ale była druga strona medalu. To tu, to były wielkie dzieła Boże, które wtedy zaistniały. To była wielka nowenna przygotowująca Polskę, Polaków, chrześcijan na wielkie milenijne głody tysiąclecia, jak zwykł mawiać wielki prymas, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. 9-letnia nowenna. To były nie tylko nabożeństwa modlitwy, ale to było uczulanie sumień. To było spełnianie tych ślubowań Jana Kazimierza, ale już w nowym wydaniu i wedle nowych potrzeb. Obejmowały one nie tylko życie religijne, ale społeczne, ludzkie. Wtedy Polska powoli zmartwychwstała do poczucia swojej osobowości. To były wielkie dzieła Boże. Jakże dziękuję Panu Bogu, że pierwociny mojego kapłaństwa mogłem zaczynać w czasie wielkiej nowenny. Mówiliśmy wtedy: ślubujemy. Kościół miał, zdawałoby się po ludzku, zawężony zakres działania. Przecież nie było prasy, radia, jeśli była, to pod srogą cenzurą. A jednak przenikały te wielkie, kształcące treści w nabożeństwach, w katechezie, w kazaniach, w różnych przejawach życia religijnego. I potem były gody tysiąclecia, które wlały w serca Polaków niesłychaną nadzieję, a spotkały się też z niesłychanym kontratakiem. Na te wielkie przeżycia wielkiej nowenny
że tak powiem, nałożył się Sobór Watykański II. To były oczekiwania, to były zapytywania, co Sobór przyniesie, a wiadomości przenikały bardzo skąpo przez zagłuszane audycje Wolnej Europy. Ale Polska wzbogaciła Sobór niesłychanym potencjałem. Mianowicie w parafiach odbywały się tak zwane czuwania soborowe. Każda parafia wedle porządku 24 godziny trwała na modlitwie. Na gorącej modlitwie intencji soboru. Lud Boży, ograniczany w możliwościach kultowych, bardzo pokochał te czuwania soborowe. Słyszałem przypadkowo, jak się jakaś parafianka pytała, a gdzie teraz będzie sobór? Bo tak określano skrótowo czuwania soborowe. Ano w Kruszewie, a pojedziecie, sąsiadka? Tak, oczywiście, z mężem. Mało im było wtedy nabożeństwa, w swojej parafii jeździli, także to był niesamowity zryw. Patronem drugiej sesji soboru był święty Jan Kanty, tak niedaleki tutaj. Księża biskupi spotykali wiele trudności, by pojechać do Rzymu. W upokarzających kolejkach wyczekiwali na wojewódzkiej milicji na paszport. Często im odmawiano paszportu. Na tym Soborze Watykańskim II, dochodziły do nas echa, stawał się wybitną postacią młodziutki sufragan krakowski Karol Wojtyła. Był współtwórcą jednego z najważniejszych dokumentów o Kościele w świecie współczesnym. Oczy z ojców soborowych były zwrócone na tego niezwykłego biskupa z Polski. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Milenium 66 rok, a 1967 pada decyzja młodzieńca Marka Jędraszewskiego. Najwybitniejszy maturzysta i uczeń prestiżowego Liceum Poznańskiego imienia Karola Marcinkowskiego zdumiał niektórych. Wstępuje do seminarium duchownego. I wedle tej triady powołanie, namaszczenie, posłanie i trwanie, to już cztery elementy, niech myśl idzie dalej. Przygotowanie w seminarium poznańskim, a potem, tak jak podkreślił ksiądz arcybiskup metropolita, powołanie. Tu jest klucz Abrahama. Księga Rodzaju w 12 rozdziale, pierwszym wierszu, ma klasyczny tekst. Ojciec naszej wiary, Abraham, usłyszał wołanie Boga. Abrahamie, porzuć twego ojca, dom rodzinny, i idź do ziemi, którą ci wskażę. Namaszczony w pamiętnym dniu w katedrze poznańskiej, nasz dzisiejszy jubilat słyszy pierwsze wezwanie. Porzuć dom rodzinny, seminarium i idź. I tak jak ksiądz arcybiskup wspomniał, poszedł do uroczego miasteczka Odolanowa na południu Wielkopolski.
Tam jego gorliwość neoprezbitera jeszcze dzisiaj odbija echem, jak się spotka najstarszych ludzi. I potem znowu porzuć ten dom, znowu klucz Abrahama, idź do ziemi, którą ci wskażę. Wskaże mu arcybiskup, metropolita. I to jest Rzym, studia, o których słyszeliśmy, uwieńczone złotym medalem. I znowu klucz Abrahama. Idź teraz do tej ziemi, z której wyszedłeś. I tam rozwijał swoje wszystkie możliwości, zaprzągając je w chwałę Bożą i duszpasterstwo. I potem wołania szły dalej, tak jak ksiądz arcybiskup tutaj wymienił. Sufragania w Poznaniu, potem Łódź, jedno z najmniejszych wtedy, przepraszam, najmłodszych biskupstw, dziś już arcybiskupstwo, archidiecezja, to ta ziemia, po której chodziła święta Faustyna Kowalska w zaraniu swojego też powołania. I wśród biskupów trzeba wymienić tego, który dźwigał ciężar, gdy ksiądz prymas Wyszyński był w więzieniu. Biskup Michał Klepacz, ówczesny przewodniczący episkopatu. A potem znowu porzuć tę ziemię i idź do ziemi, którą ci wskażę. Kraków, stolica świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Pierwszą więź z Krakowem nawiązał król Kazimierz Odnowiciel, który spoczywa w katedrze poznańskiej, ale stolicę przeniósł do Krakowa, już w pełni uformowaną na sposób, mówiąc dzisiejszym językiem, europejski. To pierwszy taki jakiś związek. Kult świętego Stanisława, biskupa i męczennika, jest żywy w archidiecezji poznańskiej. On jest pierwszym patronem naszej archidiecezji. Ma wiele kościołów, w tym przepiękna, duża bazylika w centrum Poznania, niegdyś zwana Farą Poznańską. W głównym ołtarzu jest piękne malowidło pokazujące, jak święty Stanisław wskrzesza Piotra Wina. Jest wiele imion świętego Stanisława. Jest to imię także w moim nazwisku, dodano tylko Ski. To są te więzi, a potem Uniwersytet Krakowski, gdzie moi profesorowie z lat seminaryjnych zdobywali ostrogi naukowe. A więc jest dużo takich związków pięknych między dwoma kościołami, poznańskim i krakowskim. Ja wrócę jeszcze do tego teraz. Mówiłem o wielkiej nowennie, o tych wielkich dziełach, których nie wolno zapomnieć, ale był to także czas wielkich gigantów duchowych. Był to czas błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Nie chcę komentować powiedzenia, ale jeden z wybitnych historyków powiedział mi kiedyś, proszę księdza, to był najwybitniejszy prymas w dziejach Polski. Polska już nigdy nie będzie miała takiego prymasa. Subiektywne jego przekonanie, ale moje też.
giganci duchowi, to arcybiskup Baraniak, męczennik największy komunistycznego ustroju. Proszę Państwa, nie macie pojęcia, jak był męczony na Rakowieckiej. Gdy leżał przed śmiercią w klinice, myślę, że mogę tu już po tylu latach mówić. I musiała być przeprowadzona jeszcze raz diagnoza klatki piersiowej. Lekarz osłuchujący go zauważył na plecach blizny. Opowiada, a to co? Arcybiskup męczennik odpowiedział, to takie pamiątki po minionych czasach. Nasz jubilat poświęcił swojemu konsekratorowi dwa, przepraszam za wyrażenie, opasłe tomy naukowe. Księże arcybiskup, ja jestem zdumiony, jak ty, nie mając ogromnego jakiegoś zespołu naukowego, wydałeś tak gigantyczne dzieło dwutomowe. Teczki na Baraniaka. Źródłowo przedstawiające losy więzienne, a jeszcze przedtem też biskupie wielkiego męczennika. Następny gigant to arcybiskup przemyski Tokarczuk. Oj, bali go się komuniści. Robili wszystko, żeby go zniszczyć. Nie poddał się. Wybudował 400 kościołów w diecezji. Jestem mu wdzięczny, że w czasach studiów na Kulu byliśmy bardzo blisko duchowo, no i nauczycielsko. Następny gigant. Ksiądz profesor Franciszek Blachnicki. Twórca ruchu oazowego, ruchu Światło-Życie, który dzisiaj zawędrował aż do Chin. Oj, bali go się komuniści, bali. Jeszcze jeden, nietypowy. To chłopiec, uczeń liceum, jednego liceum poznańskiego. Jak Państwo wiecie, w czasach komunistycznych, które głosiły naukowy pogląd na świat, jeździli tacy propagandyści po szkołach. Dyrektor musiał natychmiast zawiesić lekcje i całą młodzież zebrać w auli. Do jednego z liceum przyjechał taki propagandysta i rozpoczyna swoją prelekcję, powiada, no tak, słyszałem, że niektórzy z was jeszcze wierzą w Boga. Ojej, jak to niedobrze, przecież naukowy pogląd na świat, przyszłość należy do nauki. I co gorsza, podobno niektórzy się modlą. No tak się modlicie, a była wojna? Była. Był Oświęcim? Był. Dlaczego był Oświęcim, skoro się tylu modliło? I wtedy wstał jeden z uczniów i powiada, proszę Pana, był Oświęcim dlatego, że zabrakło modlitwy Pana. Mówi Pan Jezus, dziękuję Ci, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed uczonymi i mądrymi, objawiłeś je prostaczkom. A psalmista powiada, z ust dzieci i niemowląt przygotowałeś sobie chwałę, by zniszczyć nieprzyjaciela i wroga. Dzieł Bożych nie zapominajcie. Bardzo szanowni, czcigodni słuchacze,
ksiądz arcybiskup, a jeszcze przedtem Ojciec Święty, złożyli naszemu jubilatowi piękne życzenia. No jest czas podziękowania i złożenia życzeń ze strony mówiącego te słowa. Księże arcybiskupie Marku, dziękuję Ci, że postępujesz według słów Zbawiciela. Niechaj mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto od złego jest. Trwajcie w miłości mojej, mówi Pan Jezus. Dziękuję Ci, jestem wyrazicielem na pewno wielu, wielu, że trwasz. Bo czytamy w Ewangelii smutną diagnozę, że wielu z uczniów, którzy szli za Jezusem, już potem więcej nie chodziło. A w Kafarnaum, gdy Jezus obiecał, że da ciało swoje na pokarm, wielu się zgorszyło i odchodziło. Ale Jezus nie mówił, zaczekajcie, przesadziłem. Uzgodnimy pewnie. Z największą powagą stoi i mówi do apostołów, czy i wy chcecie odejść? Jakby chciał powiedzieć, wolna droga. Niech to się nam skojarzy dzisiaj z ludźmi, niby chrześcijanami, którzy gorszą się Kościołem, odchodzą. A kiedy Pan Jezus powiedział, czy i wy chcecie odejść, wtedy Piotr powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I tak długo, jak się nie przekonamy o tym, tak długo chrześcijanin jest targany różnymi wątpliwościami. Trzeba mocno zawierzyć Jezusowi. Kochany jubilacie, Twoja postawa we wszystkich wymiarach mówi nam o tym, do kogo pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego. I jeszcze chciałbym, ukochani i szanowni słuchacze, dotknąć w wielkim skrócie jednej sprawy. Zadajemy sobie pytanie, kim był kapłan w dziejach Polski, skoro jesteśmy w tym wielkim sanktuarium narodowym? Jaką on rolę spełniał? Bo są dzisiaj tacy mędrcy, którzy wyznaczają księdzu rolę. Jakiś infantylizm religijny. Sprowadzają wszystko, kościółek, bozinka, księżulek, siostrzyczka, święconka. Nie. Chrześcijaństwo to jest potęga. I zakreśla wszystkie dziedziny życia. Nie żeby zawłaszczyć, ale Jezus powiedział, przyszedłem, abyście życie mieli i mieli je w obfitości. Dlatego polski kapłan nie był gdzieś na uboczu, ale historia mówi, że charyzmat kapłański jest tak bogaty, że uruchamia uśpione nieraz zdolności, charyzmaty. Kapłan polski po pierwsze był sumieniem narodu. Kształcił to sumienie, przepowiadając Ewangelię, ucząc dekalogu. I tutaj pierwszym patronem jest święty Stanisław, którego Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał patronem ładu moralnego. Wybiórczo można tylko dotknąć ksiądz Piotr Skarga. Jak się dzisiaj czyta jego kazania, to się przeciera oczy i mówi, tak? To przecież są nasze też problemy. Jeszcze jedna postać. Mieliśmy w historii
naszej polskiej bardzo ciemną kartę, straszną. To była rzeź galicyjska, słynna rebacja, gdzie Polak mordował Polaka, lała się krew na południu Polski. Zginęło, mówią historycy, przeszło 1000 ofiar. I trzeba było to uspokoić i wtedy wkracza na scenę duszpasterską wielki, wspaniały kaznodzieja jezuita, ksiądz Karol Antoniewicz. Od parafii do parafii, tam na Podkarpaciu jeździ, gdzie ten dramat się rozgrywał. Wzywa do pokuty, do nawrócenia, kruszy serca, a potem organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę tych złoczyńców. I nie myślcie państwo, że wkroczyli, poszli do spowiedzi, ksiądz odpukał i wszystko w nie. Paulini kazali im leżeć na błoniach jasnogórskich krzyżem całymi godzinami i dopiero potem, po tej pokucie wpuścili na Jasną Górę i jednali z Bogiem. Niczym Sybir, niczym knuty, lecz narodu duch zepsuty, to dopiero bólów ból. Kapłan polski był współtwórcą kultury polskiej. Przecież pierwsze litery, piśmiennictwo stawiali nasi ojcowie przed 1000 laty w szkółkach parafialnych. Potem parafialne zamieniały się w diecezjalne. Potem w kolegia zakonne jezuitów, pijarów i w końcu cudowna uczelnia, Uniwersytet Jagielloński, Gaudę Mater Polonia. Ta kultura przez wieki owocowała w różnych dziedzinach. Mieliśmy księży, poetów, pisarzy, wynalazców, słynnych takich jak ksiądz Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj, ksiądz Naruszewicz, ksiądz Falkowski, mało kto wie, że on jest twórcą surdopedagogiki. Pierwszy zainteresował się głuchoniemymi dziećmi. I można całe szeregi wymieniać. I to jest okres oświecenia, który skąd inąd był okresem saskiej niemoralności. I kapłan polski odgrywał wielką rolę w dziedzinie nauki. Może jeszcze jedno, tu w Krakowie warto poruszyć wspomnienie, to ksiądz Paweł Włodkowicz, który na forum międzynarodowym Soboru w Konstancji wygłosił wielkie przemówienie nawołujące do tolerancji religijnej. I trzeci punkt. Kapłan polski był żertwą za naród. Ofiarował życie za ojczyznę, za Kościół. Obóz koncentracyjny w Dachau. Kiedyś hitlerowcy w mroźny dzień wywołali na plac apelowy wszystkich polskich księży i powiedzieli tak. To jest relacja z jednego z tych księży. Osobiście usłyszałem. Możecie iść natychmiast do domu i wolni, pod warunkiem, że wyrzekniecie się Polski i Kościoła i kapłaństwa. Można by było się spodziewać, że się załamie jeden, drugi, trzeci. Nie załamał się nikt. Stu nie wróciło już do baraków. Padli od mrozu i zimnej wycieńczeń na tym apelowym placu. I tych wielkich dzieł nie zapominajmy. Oblicza się, że około 3000 kapłanów straciło życie za Polskę
za kapłaństwo, za Kościół w tych strasznych czasach. W katedrze poznańskiej mamy przepiękny pomnik upamiętniający kapłanów, którzy oddali życie w Dachau tylko z naszej diecezji, 266. Złożył tam wielki pokłon święty Jan Paweł II, gdy był w Poznaniu. Był żertwą kapłan. Razem z powstańcami szedł też na Sybir. Wielkich dzieł Bożych nie zapominajmy w tym straszliwym zawirowaniu różnej propagandy. A więc kończąc, bardzo Ci dziękujemy, księże arcybiskupie metropolito, za Twoje kapłaństwo, które zostało ubogacone sakrum biskupiom i żeś tego geniuszu, którym Cię Bóg obdarzył, nie tylko nie zmarnował, ale udzielałeś i udzielasz innym. Bo właśnie ta konstytucja, nad którą pracował kardynał Wojtyła, wtedy biskup Wojtyła, ma takie klasyczne zdanie, że człowiek nie znajdzie szczęścia, jeśli nie uczyni się darem dla innych. No i życzenie. Zapożyczam jedno zdanie, bo w tym jednym zdaniu chcę to życzenie wyrazić. Od słynnego przeora z Roże, z Teze, przeora Roże. Wspólnota ta dosyć długo pracowała nad regułą. Kiedy reguła już była wykończona i pierwszy egzemplarz wydrukowany, podeszli mnisi do swojego przeora, prosząc, żeby ją zatytułował. I przeor wyraził tam przepiękne zdanie, które zapożyczam. Ta fête soit sans fin, niech to święto trwa bez końca. Kapłaństwo, kapłan, sacerdos in eternum. I niech to święto, które dziś celebrujemy, trwa, kochani księże arcybiskupie, bez końca. Ta fête soit sans fin. Amen.